13. edycja festiwalu Mastercard Off Camera i Plan B, bo 2020 rok to w zasadzie rok, którego nie było. Razem z nami przyjaciele festiwalu, przyjaciele kina niezależnego. Sławomir Idziak, przewodniczący konkursu głównego, jury w konkursie głównym Wytyczanie drogi, 8. edycja festiwalu. Panie Sławku, te ostatnie dni, to jaki był dla pana czas? No, dla mnie bardzo dobry, bo siedziałem w Afryce i pływałem na desce, ale dla świata może nie najlepszy, a szczególnie dla kina. Po prostu produkcje zostały zatrzymane, co mnie najbardziej boli, uderza szczególnie w młodych ludzi, którzy startują, którzy dopiero są u progu kariery, bo dla nich to jest szczególnie trudne. Plan B to jest coś, co należy w tej chwili przygotować. Jaki powinien być plan B dla młodych twórców, którzy właśnie chcą stawiać swoje pierwsze kroki w tej branży? No, plan B jest jakby naturalnym wynikiem tego przełomu, bo oczywiście musimy się zmienić, musimy inaczej myśleć o kinie. I ja uważam, że przy całym dramacie, który nam towarzyszy, istnieje szansa, że skierujemy nasze wysiłki w kierunku czegoś, co już jest, ale w jakiś sposób nie zostało dobrze rozwinięte, czyli wirtualnego studia, możliwość realizacji filmów zdalnie, wszystkich form interakcyjnych, czyli filmów, które też będą angażowały widza. Cała ta sfera nowych formatów w uśpieniu już czeka od lat. Mam taką nadzieję, że pandemia to w jakiś sposób, a nawet jestem przekonany, będzie stymulowała i że będą w najbliższych czasach powstawały bardzo ciekawe nowe formaty, nowe filmy, zupełnie inne niż te, które do tej pory oglądaliśmy. Nowe formaty, ale jeden wspólny mianownik, to znaczy zmiana, bo chyba ta rzeczywistość, którą rządzi się plan filmowy, to jest rzeczywistość oparta na zmianie, na podejmowaniu ryzyka i na właśnie zmienianiu cały czas tego swojego pierwotnego założenia, z którym wychodzi się na plan. Tak, no ale prawda jest taka, że ta rewolucja technologiczna, która się odbyła już parę dobrych lat temu, czyli przejścia z kina analogowego do kina cyfrowego, pozostawiła coś, co ciągle jest takim typowym elementem dla ludzi, bo my akceptujemy nowości pod warunkiem, że tak samo się zachowujemy, czyli robimy inaczej, ale w sposób, jak organizujemy na przykład plan filmowy, jak pracujemy, jest bardzo często bardzo bliski temu, co kiedyś. Znowu pandemia, pewna konieczność temu, żeby robić film inaczej ekonomicznie, może zmusić do tego, żeby troszkę inaczej popatrzeć na organizację planu, na produkcję filmową, szczególnie, a to nie tylko dotyczy filmu, z punktu widzenia ekologii. Powinniśmy robić filmy na zielono. Jedna produkcja filmowa zużywa tyle energii, co małe miasteczko, mała wieś w ciągu roku. No więc to przerażające. To są cyfry, które przerażają. A już w tej chwili można sobie wyobrazić zieloną produkcję filmową, że będziemy korzystać z solarnej energii. Możemy sobie wyobrazić mniejsze zespoły, bo jest konieczność łączenia zawodów. Bardzo często mamy na planie filmowym do czynienia z ludźmi, którzy ciężko pracują i tymi, którzy się przyglądają bardziej niż pracują. To wszystko musi się zmienić i myślę, że pandemia to przyspieszy. Czyli są dobre strony całej tej sytuacji? No przynajmniej tak ja na to patrzę. Racjonalnie, racjonalnie. Panie Sławku, ale film to niezależnie od tego, jak zmieniają się realia, a pan bardzo często używał takiego porównania, że to jak trochę zamykanie się w zakonie. No tak, no tak jak każde dzieło sztuki, jeżeli nam zależy na tym, żeby to, co robimy, dotarło do innych, wymaga całkowitej koncentracji, odcięcia się od tego wszystkiego, co nas otacza, bo prawdziwe dzieło sztuki ma swoje własne życie. I my nie jesteśmy do końca twórcami, my powinniśmy ulegać temu, co nasz utwór, nasz kawałeczek literatury, nasz film nam podpowiada. A szczególnie w filmie, gdzie jest to praca zespołowa. To nie jest tak, że film powstaje w wyobraźni jednego człowieka, bo ten człowiek być może jest świetnym pisarzem i może ma jakieś wyczucie słowa, ale już nie jest tak dobry, jeśli chodzi o obraz filmowy, a też na pewno nie potrafi skomponować muzyki. Czyli to stworzenie zespołu ludzi, pewnego zespołu, który całkowicie oddany jest swojej sprawie, jest bardzo ważne. Bardzo często o tym
zapominamy. Ja zresztą robię takie plenery, Film Speak Open, kursy dla młodych filmowców, gdzie o tym ciągle mówimy, o konieczności zrozumienia, że dzieło sztuki jest odrębne, że ono wymaga kompletnego poświęcenia. Jeżeli mówimy o tym kompletnym poświęceniu i dzieło jest zamknięte, my schodzimy z planu, to wtedy siłą rzeczy brakuje. Te stany różnie się nazywa. Mocniejszymi, subtelniejszymi słowami depresja, poczucie pustki, braku. No i pytanie, jak wtedy sobie poradzić z tymi rozedrganymi emocjami, z tym, że było i nie ma. Tak, to okropne. Bardzo ciężkie depresje przeżywał Kieślowski, wielomiesięczne. To jest naturalny proces i ja znalazłem swoją własną receptę. Uciekałem z jednej emocji w drugą. Sport mnie ratował. Nigdy nie wracałem do domu, tylko wracałem w zimie na narty, w lecie na windsurfing, bo jedna emocja zabijała drugą, a tym samym ten dołek psychiczny, który jest no, całkowicie naturalny właśnie przez to, że gdzieś w czymś tkwimy tak intensywnie, on powstaje bardzo silnie i dla wielu ludzi jest no, na poziomie chorobowym. Mam trochę wrażenie, że robienie filmów wymaga trzech rzeczy. To znaczy trzeba mieć z jednej strony taką książęcą postawę, wrażliwość artystyczną, wrażliwość poety, wrażliwość malarza, a z trzeciej strony potworną wytrzymałość. Jak te czynniki mogą się połączyć, skoro są niezbędne, żeby to robić? Znaczy ta postawa, nie dlatego, że jestem przeciwny robieniu filmu, gdzie istnieje tylko dyrygent, bo często jest to konieczne. Czyli ta książęca postawa jest czymś nie do końca koniecznym. Ja myślę, że za rzadko myślimy o tym, że film jest pracą zespołową, a szczególnie jeżeli on powstaje w małych ekipach, może powstać dokładnie tak jak muzyka kameralna, w zespołach twórczych, gdzie nie ma reżysera. Myśmy przyjęli pewien model i się trzymamy go rozpaczliwie. On wynikał z techniki, taka jaka kiedyś była. Ale teraz mamy coś zupełnie innego i można mówić nie o piramidzie, tylko o falandze? Można mówić o tym, żeby robić filmy na zasadzie zespołu twórczego, gdzie coś, co jest szalenie istotne i pomijane w produkcji filmowej, czyli kontrola ryzyka, jest dużo większa, bo wzajemnie się kontrolujemy. W tej postawie książęcej, o której pani mówi, ja jestem Bogiem. Ja mówię wszystkim, białe jest czarne. To ekipa co robi? Tak, białe jest czarne. Oni oczywiście przyzwyczajeni do tego, żeby każdą bzdurę zaakceptować, bo książę zażądał. A król czasem jest nagi. No, trzeba tego unikać po każdym razie. Zespoły artystyczne to ludzie z mocnymi osobowościami, z dużą wrażliwością. Kiedy spotykają się na planie, dzieje się wszystko. Projekt się rodzi, ludzie się spalają, następuje wymiana emocji. Jak w tym wszystkim stawiać granice? Nie bardzo rozumiem potrzeby stawiania jakichkolwiek granic, bo odsłanianie własnej wrażliwości jest procesem, który nie do końca jest w nas rozpoznany. No, bardzo często mam do czynienia z młodymi ludźmi, którzy uprawiają sporty ekstremalne tylko po to, żeby zrozumieć, gdzie ta granica istnieje. Gdzie dotknąć. Dotknąć czegoś, co w normalnym, typowym życiu jest po prostu niemożliwe. Znamy to z literatury, z utworów, z filmów i tak dalej, ale nie przeżywamy tego naprawdę. Na planie tego typu rzeczy istnieją, ale one są dużo słabsze, bo przecież tak naprawdę nikt nie umiera, nikogo się nie zabija, ale oczywiście to, co w głowie się dzieje, jest szalenie intensywne. Ja pamiętam, że kiedyś robiłem film o tym, jak w czasie II wojny światowej, to się nazywało Partita na instrument drewniany, Niemcy w małym miasteczku pokazowo wieszali 50 osób i chcieli zrobić z tego spektakl, żeby przestraszyć miejscowych partyzantów, miejscową ludność, jak to się skończy. I siedzieliśmy z Januszem Zaorskim po nocach, rozmawialiśmy i nagle zdałem sobie z tego sprawę, że 30, wtedy może 40 lat wcześniej, młodzi Niemcy dokładnie mówili o tym samym, tak samo wymyślali ten spektakl, tylko że oni naprawdę wieszali, naprawdę zabijali ludzi, ale ich proces myślenia, jak to zrobić w sposób spektakularny, był identyczny. To jest ta różnica między kinem, między w pewnym sensie udawaniem, a doświadczeniem prawdziwym. W kinie nieważne są nasze emocje jako twórców. Ważna jest emocja widza.
My musimy sobie wyobrazić, co zrobić, żeby to, co opowiadamy, spociął widza, żeby go pozbawił tego myślenia prywatnego, żeby zapomniał o sobie i zaczął myśleć o naszych bohaterach i naszej historii. A będąc filmowcem, będąc na planie, zapomina się też o sobie? Ja nie zapominam. Ale oczywiście, tak jak powiedziałam pani wcześniej, praca w filmie, tak jak ja ją rozumiem, poważna praca, jest całkowitym oddaniem i powinno się próbować jak najbardziej tępić to wszystko, co ja zresztą, czego ja bardzo nie lubię, gadulstwa na pani, anegdotki. Moi współpracownicy, ci, którzy ze mną pracowali przy kamerze, wiedzieli, że nie wolno gadać. Można było tylko mówić o sprawach technicznych związanych akurat z robionym ujęciem. Wszystkie anegdotki, historyjki, to nie obok kamery, bo to jest narzędzie, które wymaga skupienia. A do tego dochodzi walka z czasem, presja, oglądanie poszczególnych ujęć z reżyserem, brak snu, totalne wyczerpanie. No, można to określić słowem dewastacja. To jest kwestia higieny oczywiście. Ja znam bardzo wiele osób, które nie wytrzymują tego napięcia i uciekają w używki. To jest bardzo krótka piłka. Przeważnie to się bardzo źle kończy, choć oczywiście często są to częste przypadki. Ta dyscyplina wymaga no, zrównoważonego trybu życia, dobrego odżywiania się. Bardzo niebezpieczne na planie są te wszystkie bufety, gdzie jest mnóstwo słodyczy, czy też kawa dostępna. Nadmiar tej kawy powoduje, że gdzieś narasta nam napięcie, ale on oczywiście po jakimś czasie opada. A przecież chodzi o to, żeby nie w ciągu najbliższych 2 godzin być skoncentrowanym, tylko często plan filmowy, a szczególnie te duże amerykańskie produkcje, to jest 14-15 godzin pracy. Czyli tutaj umiejętność zrównoważonego dozowania własnej energii, spanie na planie, kiedy można. Ja nigdy nie chodziłem na obiady, które są dobre, szczególnie na tych dużych planach filmowych, tylko zawsze brałem, kładłem się na chwilę i robiłem sobie drzemkę, bo dzięki temu udawało mi się przeżyć drugą część dnia. To jest praca, która wymaga poświęcenia. I szacunku, i regeneracji. Powiedział pan, że taką radą dla filmowca młodego jest traktowanie kamery trochę jak takiego dziennika i pamiętnika. A żeby się z nią nie rozstawać, żeby zapisywać to, co się widzi. O czym jeszcze trzeba pamiętać? Tak, ja ze zdziwieniem stwierdzam, że często wykładając, bo w tej chwili zajmuję się głównie wykładami w różnych szkołach filmowych, że bardzo rzadko widać studentów, którzy używają telefonu do robienia właśnie notatek takich wizualnych. Nie pracowałem z Spielbergiem, ale wszyscy wiedzą o tym, że on na dokumentacji zawsze jeździł, jeszcze jak kiedyś w telefonach nie było, zawsze jeździł z kamerą i kręcił bez przerwy to, co widział. To narzędzie zbytnio rzadko jest wykorzystywane, a w dodatku istnieje coś, o czym zapominamy, że my przecież już nie musimy być związani z systemem, w którym scenariusz jest ostatnią instancją, a potem idziemy na plan. Że my możemy pozwolić sobie dzięki tym właśnie narzędziom, jak kamera w telefonie komórkowym, na zrobienie szkicu przyszłego filmu. Filmu na brudno. Wracam do tego, co już wspomniałem o kontroli ryzyka na planie. Często ten tekst tworzy w głowie reżysera pewną wizję, ona tam zastyga. I to, co kiedyś było na początku śmieszne, już po pewnym czasie, po okresie przygotowań przestaje być przecież śmieszne i zabawne. To, co kiedyś budziło jego bardzo silne emocje, już jak przychodzi na plan, po 2-3 latach często przygotowań, przestaje być to tak emocjonalne. To już nie jest nowa, narzeczona, pierwsze spojrzenie, miłość przy pierwszym Fajerwerki. Spotkaniu, tak, tylko to już jest stara żona. Już on jest na krok przed rozwodem i taki szkic wizualny, czyli zrobienie za pomocą właśnie telefonu, za pomocą aktorów, czegoś, co w anglosaskim systemie istnieje, to u nich jest próby czytane, ale czego w Europie nie robimy,
ale tutaj można do tych prób czytanych dołączyć kamerę i tym samym odświeżyć nasz stosunek do tego, co chcieliśmy opowiedzieć. Czyli w pewnym sensie zobaczyć coś, co jest bardzo niedoskonałego. Co jest oczywiście nie jest tak, jakie będzie, bo nie ma światła, nie ma scenografii. No ale daje pewien obraz i kształt. Bardzo dużo daje. Szczególnie możemy dokładnie zobaczyć, jak nasze charaktery się rozwijają. Możemy sprawdzić, czy nie ma tam zbytniego gadulstwa, czy dialogi są dobre. Czyli bardzo dużo elementów naszego opowiadania możemy sprawdzić. Jedną rzecz, którą zazwyczaj młodzi ludzie mają kłopoty, możemy skontrolować czas. Przeważnie filmy młodych adeptów są za długie. Oni nie mają tego poczucia inżynierii filmowej, że my nie biegamy jakiegoś dystansu. To osoba, jak zaczynał swoje powieści, to nie wiedział, czy będzie 300, czy 500, czy 600 stron. Mogło być jakąkolwiek ilość stron. My takiej możliwości nie mamy. Możemy zrobić film między półtora i niecałe dwie godziny, bo przekroczenie tych dwóch godzin już zmienia system w telewizji, w kinach i tak dalej. Czyli robienie czegoś takiego, właśnie takiego szkicu filmowego, co ja zawsze podkreślam i uczę tych moich uczestników na film Swing Open, koniecznie róbcie takie szkice, takie prewizy, jak my to nazywamy, prewizualizacja, bo to wam pomoże. No i tutaj oczywiście warto przypomnieć, że Los Angeles, jeżeli się inwestuje 100 milionów dolarów w projekt, to nie tylko scenariusz, robi się obecnie 100-procentowy animatic, czyli taką próbną, animowaną wersję przyszłego filmu, co jest nie tylko dokumentem artystycznym, ale też finansowym, bo dokładnie można określić, co nam potrzeba na planie, co trzeba zbudować, jaki kawałek dekoracji, jak wielki ma być ten monster i tak dalej, i tak dalej. Dobre techniczne przygotowanie. Tak, to bardzo pomaga i na pewno, oczywiście ma to swoje wady, no ale to już nie na temat takiego wywiadu, ale to na pewno jest dokument, który odświeża nasze myślenie na temat całego utworu, ale przede wszystkim całej ekipie, wszystkich zaangażowanych twórców, daje im pewną perspektywę. To nie jest o tym, o tamtym, to jest dokładnie o tym, to jest ta historia. Ten kadr ma mniej więcej tak wyglądać, możesz go wzbogacić, możesz go troszkę zmienić, ale musisz wiedzieć, w jakim kierunku podążasz, w jakim świecie się znajdujesz. Czyli formalna rama dla całego eksperymentu, jakim jest przecież film. Tak, to jest bardzo wiążąca rama, szczególnie w takich dużych amerykańskich produkcjach, to jest rama też finansowa. W Harry Potterze, jeżeli ja zmieniałem kąt patrzenia kamery, to zmieniało wartość ujęcia o dziesiątki tysięcy dolarów, bo panorama lekka w górę ujawniała sufity, na którym były lampy, a to wszystko potem w postprodukcji trzeba by wymienić jako efekt wizualny. Czyli trzeba było zapłacić za ten jedno ujęcie dodatkowe pieniądze. Czyli nawet kąt zmiany kamery powoduje, że koszt tego jednego ujęcia wzrasta znacznie. Presja, dyscyplina, ale cały czas mówi pan, że filmy są jak kotwica. No to jest oczywiście pandemia. No. To jest wirus jakiś bardzo mocny, ktoś nim zarażony. Z trudem się tego pozbywa. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że już nie robiąc filmów, bo no, po prostu w moim wieku już byłoby to trudne, żeby wytrzymać tego typu wysiłek. Bardzo za planem filmowym tęsknię. Bardzo mi tego brakuje i moje sny, może w tym sensie jest to kotwica, zawsze są związane z planem filmowym. Śnią mi się plany filmowe. W nocy oświetlam, biegam, szwękuję. No rano się już budzę w swoim emeryckim statusie. Ale prowadzi pan za rękę młodych filmowców i zaraża miłością do tego zawodu. Tak, przez przypadek zacząłem swoją karierę akademicką, a potem nagle poczułem, że w tym jest oczywiście, mam nadzieję, że to, co my dajemy na tych kursach, które robię Film Swing Open, dajemy bardzo dużo młodym adeptom. Ale to jest dla mnie też najważniejsza w tej chwili działalność, bo to jest dla mnie kuracja odmładzająca. Ja dzięki kontaktowi z młodzieżą filmową czuję się lepiej. To jest wyzwanie i poza tym to zmusza mnie do tego, żeby być za pan brat z nową techniką, z nowymi rozwiązaniami, żeby nie patrzeć wstecz, żeby nie wspominać, o jak miło było, tylko patrzeć w przyszłość, jak będzie. To jest wyzwanie i te warsztaty, które robimy, Film Swing Open, są o tym, o przyszłości kina. Zapraszam wszystkich młodych ludzi, w tym roku będą w październiku, żeby do nas przyjechali, a w tym roku nie będą one
fizycznie się odbywały, tylko online. Także każdy może w domu będąc uczestniczyć w naszych plenarach. Kolejny eksperyment nas czeka z nową technologią. Plenery Film Spring Open odbywają się w Krakowie. To jest miasto naszego festiwalu. Miasto, które sprzyja niezależności myślenia. Bardzo lubimy tego nim mówić i myśleć. Jak pan wspomina tamten pobyt w Krakowie i te spotkania z młodymi filmowcami, kiedy oceniał pan filmy w konkursie głównym? No ja co roku się melduję w Krakowie i w tym roku, pomimo że plenery będą wirtualne, to one będą się odbywały w Krakowie. Myśmy zbudowali wirtualną scenografię, w której Kraków jest bardzo dobrze widoczny i obecny. Jest coś zabawnego i myślę, że jakby niezauważonego w naszym kraju, bo Kraków jest i Małopolska jest właściwie moim zdaniem potencjalną szansą na stolicę europejskiego kina. Tak nieprawdopodobna ilość bogatych lokacji w jednym miejscu, od gór, które no, całkowicie przypominają Alpy, jedynej pustyni, która jest w Europie takiej troszkę większej, błędowskiej, poprzez jezioro, poprzez Jurę Krakowską, no, ale przede wszystkim Kraków. Miasto, które jest, może udawać różne inne miasta, znaczy, z powodzeniem. To jest po prostu gotowa scenografia filmowa. A jednocześnie jest to ośrodek akademicki, mnóstwo szkół filmowych. To jest to miejsce jakieś magiczne. No, nie bez przyczyny najwięksi polscy artyści są w jakiś sposób związani z Krakowem. Też automatycznie ta ilość festiwali, które się odbywa, to jest prawdziwa, potencjalnie, niestety potencjalnie stolica europejskiego kina. O tym się powinno krzyczeć, o tym powinno się mówić, bo rzeczywiście to jest region, który ma wszystko, żeby taką stolicą kina europejskiego się stać. To czego brakuje? No jak zwykle brakuje pieniędzy, to zawsze tak jest, ale też menadżera, kogoś, kto by miał siłę, czyli chodzi o to, żeby nie tak jak Evernia, która no, była takim projektem troszkę science fiction, ale żeby ktoś się pojawił, który by zrozumiał, że globalnie jest pewna szansa, że w Krakowie w związku z przekonaniem dużych produkcji filmowych, jak to się odbywa w Pradze. No, Praga jest miejscem, gdzie przyjeżdżają duże produkcje amerykańskie. Praga jest pięknym miejscem, ale nie ma tego wszystkiego, co przed chwileczką wspomniałem. Kraków jest mniejszym miastem, ale ma właściwie to wszystko, co Praga łącznie z rzeką. Wszystko tam jest, także że w momencie, gdyby się tam pojawił jakiś management, który by zrozumiał, że warto, potencjał, że trzeba, no kto wie, czy by się nie udało. W takim razie wysyłamy list do wszechświata, aby Kraków został stolicą europejskiego kina i mam nadzieję, że do zobaczenia podczas 14. edycji Mastercard of Camera już w Krakowie. Nie wirtualnie, ale realnie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.